Solidarność nie będzie uczestniczyć w pracach Rady Dialogu Społecznego. Powodem takiej decyzji jest nielegalna nominacja czworga nowych przedstawicieli rządu do tego gremium. Od 4 marca Solidarność nie uczestniczy w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz w prezydium Rady. Związkowcy byli natomiast aktywni w pracach poszczególnych zespołów. Powodem bojkotu posiedzeń Rady Dialogu Społecznego była przeszłość jej obecnego przewodniczącego Andrzeja Malinowskiego. Według dokumentów IPN-u był on współpracownikiem tajnych komunistycznych służb. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby uczestniczyć w spotkaniach, których przewodniczy były tajny współpracownik służb PRL-u według dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej. Mimo że Andrzej Malinowski dziś zakończył kadencję przewodniczącego, Solidarność nie wróci do pracy w prezydium Rady. Mało tego, w ogóle rezygnuje z uczestnictwa w tym gremium. Tym razem powodem jest bezprawne, zdaniem związkowców, powołanie wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Rady Dialogu Społecznego zostali powołani pan Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii. Nominacje otrzymali minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz Olga Semniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Nielegalność tych nominacji, jak podkreślają związkowcy, wynika z tzw. drugiej ustawy covidowej z 31 marca. Jej zapisy, jak podkreśla przewodniczący Solidarności Piotr Duda, wywracają Radę Dialogu Społecznego do góry nogami. W tej ustawie w artykule 85 było to, że zawiesza się artykuł 27 ustęp 1 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, który mówi, że pan prezydent ma prerogatywy powołania na wniosek organizacji danego członka Rady Dialogu Społecznego i odwołania na wniosek danej organizacji. Zdaniem związkowców prezydent w świetle ustawy covidowej nie miał prawa nominowania nowych członków Rady. Prezydent Andrzej Duda, uzupełniając skład Rady, przypomniał, że wszystkie spory powinny być rozwiązywane w tym gremium. W pandemii koronawirusa, kiedy podejmowane są szybko, bardzo radykalne często decyzje, jest takim z pewnością momentem w naszych dziejach, zwłaszcza w ostatniej historii, który wymaga szczególnego nacisku właśnie na dialog społeczny, który wymaga szybkiej, ale jednocześnie skutecznej konsultacji, który wymaga wzajemnego zrozumienia, ale zarazem wymaga wzajemnego współdziałania. I użyję tego słowa, którego używamy często, które ktoś powie, może jest u nas wyświechtane, ale które ma u nas bardzo jasne i klarowne znaczenie. Wymaga także solidarności. Niestety tego dialogu zabrakło przy uchwalaniu tzw. ustaw antykowidowych dotyczących m.in. zasad funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Nowe prawo daje premierowi możliwość odwoływania członków Rady ze względu na utratę do nich zaufania. Ten zapis ostro krytykuje Solidarność.